Cześć, witajcie, tutaj ja, Dawidawi. No i dzisiaj dla was nagrywam kolejny odcinek z serii Little Big Planet, tak? Dzisiaj w naszym bardzo kreatywnym świecie będziemy sobie oczywiście grali, ale nie w byle jaki poziom. Sprawdzam sobie tutaj również, jakie mam zawartości, tak, ciekawości, ale na to przyjdzie czas, wiecie, naprawdę później, tak? Tak właśnie. Dzisiaj będzie niebezpieczne zejście. Chyba nas będzie goniło, coś mi się wydaje, tak? Tak już patrząc po to, jak ten poziom poprzedni wyglądał. A nie, czekajcie, to nie to. Tutaj. Czaszko, spychacz. No, ale i tak, będzie coś nas goniło. Chyba. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to sponsorem jest strona Dziwobrania, na której są super wzory na koszulki, bluzki, bluzy, kubki, naklejki, no i tak dalej. Są bardzo dobrej jakości na druki. Możecie również uzyskać bądź kupić sobie mój wzór, który również widnieje na moim profilu. Zapraszam do sklepu, oczywiście link jest w opisie tego filmu. Panna młoda Frida. Mało itemków, dobra, chociaż tyle. Zobaczymy, jak nam pójdzie, mam nadzieję, jak najlepiej. Grę postanowiłem jednak troszeczkę pogłośnić, więc mam nadzieję, że nie przesadziłem. Czym ty, kurde, jesteś? To, że tu nie mogę umierać, jak tu przejdę i to się obróci, to już mogę, bo nie rozumiem. Biedna Frida myśli, że ukochany uciekł jej przed ołtarza. Niszczy wszystko swoim czaszkospychaczem. Uciekaj szybko. Po co jej taki czaszkospychacz? Kto jej dał zezwolenie na takie coś? Czy zaczęło? Okej, okay, teraz się zaczęło na bank. O kurde, jak ona tam siedzi u góry tym mieści? Co jest? Ale ktoś zezwolił na takie coś? Żeby przetrzymywać takie pojazdy, a! O nie, naklejka. Zdążę. No chyba, że goś ustrzelasz, to nie zdążę. O! Ej, poziomy ucieczki są bardzo klimatyczne w tej grze akurat. To muszę przyznać. O mój Boże! Nie no, aż dwie naklejki. O, fajnie mnie zrespiło. O! Nie! Proszę! Ej, zapałem to! Ale jaja! Ej, tak dużo pominąłem przez masakra. Dobra, tutaj nic nie ma. Ej, dużo życia mamy, bo tak właściwie jak na to patrzę, to chyba nieskończoność? Czemu tak wygląda? Dobra, nagrywa się, a to już... Ej, ona spadła tam do dupy. W tym problem. A nie, ona tutaj... Coś mu dziwnego robi. Dziękuję za uratowanie naszego ślubu. To było tylko głupie nieporozumienie. Miesiąc miodowy spędzimy w kanionach Jalapeno. Jalapeno. Przybądź tam... Nie, chyba Jalapeno, już tak. Przybądź tam i poznaj mojego wujka Jalapeno, mistrza ładunków wybuchowych. Chyba tam pójdziemy, mi się wydaje. Ej, bardzo króciutki poziom, tak właściwie mogłem go dokończyć wtedy, nie? W zeszłym odcinku. Ale dobra, trudno. Zrobiliśmy go teraz. Szybki poziom. Tak, tak. Czy cokolwiek? Dobra, ruszamy dalej i tyle w temacie. No, 4 minuty to trwa się raczej nie. Nie, to jeszcze nie koniec, czekaj. Buchowe miasto, ale to dalej podchodzi pod to, nie? Tu już tam kartkę widać, ale dalej... Czekajcie. Nie, no to jest już ta kartka. Dobra, nieważne, dziwne trochę. Dajemy wybuchowe miasto, będzie dużo eksplozji, czyli to, co właśnie jest bardzo męskie. Czy coś?
Meksyka. Co oni robią? Pozdrów ode mnie wujka Jalapeno i powiedz mu, żeby uważał z tymi swoimi ładunkami. To lepiej tam uważać ze swoim kalibrem, kolego, bo jest dosyć zabójcze. Yo, to jest ten soundtrack! Nie wierzę, to jest tak dobra nuta przecież. Coś tam jest u góry, tam już kaktusa widzę, że jest coś za nim. Ty, nie mogę tam skoczyć. Ty dam radę? Dobra, nieważne, nic tam nie ma i tak. O, tam jest śmierć. Ej, ta muzyka jest tak dobra. Dobra, nie chcę patrzeć, jak oni tam się kopulują. No i nowe kostiumy, takie meksykańskie, słuchajcie, bardzo. Fajnie. Hola. Ale to ma śmieszny odgłos. Hola, zły szeryf zapada, porwał wujka i Jalapeno. Proszę pomóż mu. To ciągle ktoś kogoś porywa. O, tutaj też za kuksem coś jest. Ej, ale muzyka jest dowalona. Okej, okay, kaktusy. Trzeba... O! Uważaj, ześlizgłem się i trochę sprzelagowało. Ej, tam się nie da doskoczyć, nie? Na speedrunie to trzeba zrobić. Dobra, rozumiem. Tutaj już widzę, że coś jest. Dobra, to sobie zdejmiemy. Zdejmiemy. O, o tej co? Co się ukrywa? Halo. O, proszę bardzo. Tam u góry chyba też jest? Nie, nie, dobra. Nie, no ta nuta jest tak dobra. Ty, ja na to nie wskoczę. Mały klocek sobie muszę przyciągnąć. Hopla. Niezłe jaja. No wskocz mi na to na kloca. No i cyk. Ej, dobra, to jest trochę... Czy widzicie, co ten szmaciak robi? Oła, oko mnie spędzi. Ah! Wszystko na złość. Teraz, wow. A kontroler wibruje, jakby był nienormalny. O, bomby, mam przycisk! Ej, to było super, nie powiem. Jakaś kula ognia, okej, coś mi pominęło. Wezmę sobie poziom dodatkowy, ale fajna krowa. Kula ognia na pewno zabija, bo właśnie czułem wibrowanie joysticka. Tam nic nie ma. Ej, nie! Tutaj nie było gdzie się ukryć, to była jakaś luka, ale tu już nie było, no. No i wszystkie bańki, no i super. Chyba, że tu? Ty była. Nieważne. Ty, ona jeździ! Ale no nie, teraz muszę tam wracać. Naprawdę. Dobra, ale dużo chyba mnie nie przypominało. Te kaktusy to eksplodowały tak, że się popsuły? Nie wiem. Dobra, idziemy do tego miasta. O, jesteśmy już w mieście w sumie. Wow. Ej, ale jak miałem to przewidzieć? Ja pierdzielę. Biedna krowa. A ta naklejka tu spadnie? Spadła, dobra. Dobra, krowa. Ej, ty chyba tu miałeś zresztą spać, mi się wydaje, że tak kula miała cię tu przetoczyć. W sumie szkoda, że wyszło w taki sposób, że ja to zrobiłem, bo byłoby to śmieszne chociaż. Ale nie widziałbym tego chyba i tak. Chociaż, czekajcie. Nie no, nie widziałbym. Ale zabrudzili komuś mieszkanie, masakra. Pudełko bomb?
Dobra, nie mam za mało życia. Nie chcę. Zresztą to jest dla dwóch graczy, nieważne. Schody z bomby to chyba nie jest zbyt bezpieczne. Tam coś jest. O kurde, to było niezłe. Czekajcie, bo tam coś pominąłem. No i widać, że coś tu pominąłem, no widziałem tam. No już tam się nie dostanę, nie? Dobra, sprawdzę tylko, czy coś na dole jest. No i jest, czekajcie, odsunę to w miarę możliwości. A, ja to miałem wysadzić. O, domek się nie... domek się wysadzić, nie? Chyba zepsułem namysły. Tam na dół zejdziemy sobie za moment. Już wiem, że się tam zbugowało i przypadkiem spadło gdzieś tam do dupy na dół, nie? Trochę bym się złościł. Ogromna piñata. Ale jak... jak chcę ciebie. Ej, te eksplozje są mega epickie, no nie mogę powiedzieć, że nie. A tą piñatę podtrzymuje w sobie nic. To jest ciekawe. O, ta piñata była wypełniona czymś. Dobra, zbiorę zanim zniknie. Bonusowym tym przecież była wypełniona. No właśnie tym, no. Zepsuła nam tutaj przejście chyba. Nie no, jest. Etapem chciałem powiedzieć, ale już po prostu... Na szybko reaguję emocjonalnie. Dobra, schodzimy tutaj. Ponad... To chyba nie są bańki. Nieważne, idziemy dalej. No gościu, wiesz co? Wstydziłbyś się, naprawdę. Secrecik, ale tutaj na dół trzeba zejść. A jak tam się schodzi? Tam się nie schodzi? Aha, to co z tymi znajdźkami? One przepadły. Jaki szeryf! Haha! To za wybuchowe miasto! Twój cenny ja jalapeno jest w tej celi. Uwielbiam być tym złym. Myślę, że każdy zły charakter lubi być tym charakterem. Yo, co ty gadasz? O! O, ale ekstra! Nic tam nie pominąłem? Dobra, nieważne. Ty, jak chcesz jeszcze raz kliknąć? Nie, to już nie działa. Szkoda. Da się to jakoś wejść? Taki fajny... He! O co chodzi? Nie wiem, ale bardzo chcę tam wejść. Bardzo mnie to kusi. Twarzy ci goście nie widać. Pomóż mi uwolnić jalapeno. Czy jalapeno, czy jalapeniuszko, jakkolwiek naprawdę. Idź po te ładunki i przepchaj je do celi. X. Pokazuję gdzie. Co? Czemu tam umarłem? A gdzie był X na... Chyba tu chodzi o to. No to już z tym X. A, mogę. Myślałem, że one tak po prostu zabijają i koniec. Daj mi, gościu, jakiś, proszę cię... checkpoint. Bo ja nie wyrobię tu. No ja tych skorpionów nie ruszam. A tam na dole też jest. Jak się tam dostać? Ty zabrał ich!
Co mam z tym zrobić? A o co chodzi z tym? A, ja mam tam wskoczyć, ta? Ja bez tego wózu nie dam rady. Ja to przetoczę na dół. Jestem ciekawy, co się stanie. Ja wiem, że będziemy z tym wracali. Ale to nie bez powodu ma kółka. A! Ja to miałem zro... No i teraz pożałowałem. Aaaa! Mogę iść na górę pierw. Dobra robota, a teraz odsuń się od drzwi i uwolnij wujka. Uwolnijmy wujka. Co? A, dobrze zrobiłem. Naprawdę. Wolność, jak mogę ci się odwdzięczyć, wiem, spotkajmy się w tej dziurze, a pokażę ci, jak używać unków służeniowych. Mamy się spotkać w dziurze, tak? Dobrze zrozumiałem? Nie brzmi to przekonująco, wiesz? Tam nie ma co próbować już chyba wracać. Dobra, pomijmy ten element z tymi znajdźkami. O! Ładunki zbliżeniowe wybuchają przy zderzeniu... Zauważ, jak działają na różne materiały. I obchodź się z nimi ostrożnie. Użyj ich, żeby oczyścić tunel po prawej. Byśmy mogli uciec. Jezus, ja nie wiem, teraz jakoś tak strasznie... I ciężko, muszę się napić wody, nie? Strasznie mam... Co się stało z lodem? Strasznie mam suchów bójstw, słuchajcie. Ciężko mi się czyta. Wybaczcie, naprawdę. Bardzo na to przepraszam. Ej, to jest strasznie takie, że tym... Strasznie się tym idzie naprawdę manipulować. My! A, jeszcze naprawdę... O, come on. Dosyć ciasno tu macie, no. Nie powiem, ciaśniutko. O! Niby to jest delikatne. Ej! Czemu ta gra komputerowa mi to robi? No teraz zacząłem się stresować. No nie, no nie, no! To zbyt delikatne, no. Ja mam ostatnie życie. A zawsze jak mam ostatnie życie, to na nim umieram. Bo ja mam po prostu umiejętności bycia... No nie wiem. Dobra, udało się. Jakiś checkpoint. A to za dług. To nie istotne. A, sorry. Znowu się stało to, co zawsze. Nieważne, przechodzimy dalej. Długi ten poziom, nie powiem. A, no ta, w ogóle... Co ja robię? Ej, po co ja robię tak? Dobra, ostrożnie. Dobra, mamy to. Bardzo fajnie. Dobra robota, szybko chwyć wagonik. Znajdźmy zapatę, zanim ucieknie. Kim jest ten cały zapat? To jest ten gość, którego szukamy, tak? Nie słyszałem tego imienia wcześniej, albo czegoś nie dosłuchałem. O mój Boże!
Ej, to jest epickie, no nie powiem. Chwila, bo mi nie zaliczyło. Ale fajnie. Ej, no fajny poziom, bardzo mi się podobał. No mało co nie zrobiliśmy, no ale jest fajnie, tak. No, no i fajnie. Ja jestem zadowolony. Yo! Dobra, ten odcinek będzie krótszy, bo ja bym chciał tak robić właśnie z poziomami, że co każda kartka ten odcinek. Dlatego ten odcinek tak zostawię, przy tym zrobiliśmy sobie dwa te levele. Więc dziękuję wam za oglądanie. No i zapraszam do następnych odcinków na serwer Discord, który jest oczywiście w opisie. Możecie tam ze mną pisać, jesteście oczywiście ciągle informowani o nowościach. Jak i również za zasubskrybowania kanału i zostawienia jakiejś oceny, tak? Jeżeli chcecie więcej Little Big Planet na kanale. Dobra, więc do zobaczenia, no i cześć, no i papa. You